Dzień dobry Państwu. Siema. Dzisiaj w planach są kolejne usprawnienia dotyczące mycia nóg, czyli dorzucenie tego. Mycia nóg? No tak, bo teraz myjemy nogi pod pompą, a jak to zrobimy, to będziemy myli w zlewie. Będzie nam łatwiej. Będziemy ulepszać nasz luksusowy kibel. Przecież my nie mamy kibla. To jest taki hipotetyczny kibel. No właśnie. No, jest dzisiaj w pytę gorąco. Więc na razie obraliśmy strategię ochładzania się. I później dopiero będziemy robić. Są w planach jeszcze jakieś inne rzeczy, ale przede wszystkim będziemy pić i żreć. Mhm. To jest najważniejszy plan. Boże, wezmę łyka, to mi ten. Miał być ciąg dalszy walki z ogrodzeniem, ale jest za gorąco, a na szczęście ten to drewniane coś, co w ogóle nie jest kiblem, znajduje się w cieniu, także wysiedzimy tam, aż się komary nie pojawią i sobie to porobimy. Wypryskaliśmy się ofem. Mamy spiralki. Kurwa. Opanuj się. A ten... No, a potem pewnie co, podlejemy, bo wszystko tam już kurwa... Pół dnia słońca i wszystko zwiędnięte, mimo że wczoraj było podlane. Może wodą zapij. Jak znacie jakieś sposoby na czkawkę, to wiecie co robić. No jak co, trzeba się wystraszyć. Musisz się wystraszyć. Jestem w ciąży. Podziałało? A propos ciąż, to dzisiaj dwa bociany tu chodzą. A jedna z was napisała nam, że to w sumie dwie z was. Że to znak płodności, więc... Pewnie wszystko no, dobrze wyrośnie w tym roku. Będzie płodne. Kurde, tak mi postawiłaś krzesło, że... Nogi mi grzeje. Dzisiaj w ogóle nasze stylówy też są zabójcze. O co ci chodzi? Ja tak chodzę normalnie. Tego nie widać, ale tu od prysznica jest zrobiony rów, który opada w tą stronę i tutaj jest wykopane na pół metra albo więcej, taka jakaś studnia rozsączna, czy jak to się tam zwie. Dlatego tu bez problemu można sobie umieścić taki oto zlew z dziurą tu, której jeszcze nie ma. Taką. Tu będzie butla z wodą, gdzieś mniej więcej. I to pozwoli mieć wolne ręce i sobie w spokoju umyć nogi i warzywa. Tam zęby, ryja i tak dalej. I nie trzeba będzie pod pompą, jedną ręką pompować, drugą myć i tak dalej. No i też ta woda nie będzie aż taka orzeźwiająca, jak ta z pompy. Taki jest plan. Tutaj się dzieje, widzicie. Adrian dopasowuje szyję, klei, wierci, przewierca. I robi stoliczek pod. Musiałam tyle się zastanowić.
tam pomiędzy drzewami. Widać maluszki, co jakiś czas jak się ruszają. Czekajcie, gdzie to jest? Tam, no. I dzisiaj mama je karmiła, więc fajnie było, to znaczy, że chyba aż tak się nas nie boi. A jesteśmy w sumie całkiem blisko. Także... A, coś mnie gryzło w nogę. A pamiętacie tą drogę, gdzie chodziłam sadzić konwalię? To właśnie tutaj, ale jest zarośnięta. Tam dalej. W las. Także... Taka sytuacja. Boże, ile tu loto, tych lotowcy. Sio. No, a tutaj działa. Sąsiad robi dzisiaj snopki chyba z siana. A na ciebie zaraz usiądzie pszczoła. Osa to była. Jedna. Mówię właśnie, że wygląda to całkiem luksusowo. Fajnie. Bardzo ładnie. O! I tam kapelusz. Szkoda, że już nie ma wiertła. O, złamało się. Tak dobrze Adrian wiercił, że się złamało. Au, au. Będziemy kurwa pogłębiaczem wiercić. Nikt z tego nie będzie szczerał. Ardianek właśnie odrysował miskę na tym. Widać ją, ale mi się tak skojarzyło z Albertem. Albertem z lasu. Czemu? No bo chłopcy podobnie działają, no. Kurwa. Ja nie mam dwie lewe ręce. Dobra, robimy ognicho. Tu łazi oczywiście po aparacie pająk. Wszędzie leżą pająki dzisiaj. Nie robię lokowania produktu, natomiast na obiad dzisiaj mamy kręciołki boczkowe, bo stwierdziliśmy, że to tak, wiecie, na szybko, a kiełbachy już się nażarliśmy w sumie. Do tego wiadomo woda i zaraz wam pokażę, jaką zrobił sałatkę Adrian. Ta sałatka jest świetna. Proszę bardzo, to jest ta sałatka. Nie wiem, czy ostrzy, czy to w ogóle widać coś, czy nie widać. Zaraz. W niej jest papryka, oliwki i inne takie. Także będziemy gotować, a może najlepiej to potem nagramy. No i na razie tyle. Czekam, aż się dobrze rozpali. Będziemy wkładać bodki. Jest tak gorąco. Nie do wiary. Co ty tam znowu marudzisz? Że jest super gorąco. Ale fajnie. No, siedliśmy sobie znowu pod drzewem. I czekamy na jedzenie. Znaczy się Adrian rozpala. A ja czekam. Bo jednak moje rozpalenie nie wyszło. A wtedy się pewnie przypalą. Co? Co? Ty coś słuchasz w ogóle? Tak, nagrywam właśnie nasze jedzenie. To nie nagrywaj. Bo co? Tak o. Bo nie. Bo to jest nas jedzenie. Musiał się za to zabrać doświadczony człowiek po prostu.
I tam Adrian pokosił, ale nie chce mi się tam włazić totalnie dzisiaj. W krótkich spodniach. I ogólnie nie chce mi się włazić w krzaki dzisiaj. W krótkich spodniach. Tak boi, że ci coś do przodu powłazi, jak będzie, to wyjdzie. Nieprawda. Ale tu jest nasza hostia Amen. Właściwie Adriana. To on ją sobie wybrał. Ta woda w lodówce jest moja, tak? Tak. O, i zobaczcie, jak jej tu ładnie, jak jej służy. A to? Nie wiadomo, co to jest, ale to rośnie. Coś, co myślałem, że jest, kurwa, nasturcią wcześniej i zrobiłem podpórkę, kurwa, pod chwasta. Gratulacje dla mnie. Ale ładnie kwitnie, więc niech ma podpórkę. Dzień drugi zmagań. Okazuje się, że wszystkie te akumulatorowe narzędzia lepiej chodzą, jeżeli jednak bateria nie jest wyczerpana i że mimo to, że jest duża, to wypadałoby ją chociaż raz w miesiącu naładować. Kto by się spodziewał. Nie pamiętam, jaki tutaj miałem w ogóle zamysł, ale zaraz chyba do tego dojdę. I będziemy kontynuować. Luksusowo. Trochę wysoko jednak, żeby te nogi umyć, ale... Najwyżej będę brał jakiś stołek. Pierwszy raz poziomnica się przydała do roboty. No jakby stąd była, już wiem. Już wiem, po co one są. Także... Przepraszam, że wcześniej mówiłem, że jest niepotrzebna. No i proszę bardzo. Zlew gotowy. Wszystko odjewane perfekcyjnie. Teraz to pomaluję. I idę podlewać, bo deszczu nie widać. Wszystko wygląda w miarę. Jak na mnie, to nawet bym powiedział, że lepiej niż w miarę. No tylko tutaj. Rafałek wycinał. Czasami można Rafałkowi coś dać do roboty, ale nie za dużo, bo potem wychodzi jak wychodzi. No ale poza tym to jestem zadowolony. Nawet da się tutaj oprzeć rękę. I się nie wyginę. Także great success. Dzisiaj jest zakończenie zmagań. Wyrzucone piękne otwory. Bardzo równe jak na mnie. Szkoda, że wszystkie wiertła w garażu takie tempo, że chyba szybciej bym to zębami zrobił. Ale nie marudzę, bo jestem jednym z tych, którzy te wiertła stępili. Jak już tutaj byłem, krętaczką. Miałem też gumóweczkę, to myślę w końcu zamontuję tą siatkę, co już tu leży. Nie chcę skłamać, ale grubo ponad pół roku. Żeby nam tu ptoszki nie wlatywały, bo robią tutaj kupkę, mimo to, że nie jest to kibelek. Nie wiem czemu, myślę, że to kibelek. To nam tu wlatywały i srały i my nie lubimy konkurencji, także wszędzie siatka założona i powinno być teraz git. Chwilowa przerwa w pracach, aż ten gość przejdzie sobie na jakąś kolejną deskę czy coś mi tutaj
przeszkadza trochę. Ale jakoś mi tam powoli idzie. To by było na tyle z nowych luksusów na Zadupiu. Dziękuję za uwagę i do widzenia.